wypadł po kartę pamięci, bo zostawiłam większą w domu, więc mam tylko taką małą w aparacie. Nie wiem, nie mogłam znaleźć tamtej, no a bez karty pamięci, no to jak vlogi nagrywać, także szybki wypad do Media Expert i lecimy do Warszawy. Która godzina? 13:11. Dotarliśmy, słuchajcie, do gadani, chciałam powiedzieć hiszpańsko-włoskim, włosko-angielskim. Pokoik mamy bardzo ładny, taki mały, ale fajny. I tutaj już balkonik. Jest balkonik. To zgasiłeś? Samo zgasło, czyli kartki nie. A gdzie włożyłeś? Mamy taką mini szafę. I co, jak łazienka jest? Nie jest. Jest. No bałam się, że nie będzie w pokoju. Ej, ładnie. Czyściutko. Bardzo fajnie. Myślę, że jest dobrze. Mają tutaj kilka różnych pokoi. Zamknę, żeby nie szumiało. Ale tak, no mamy tutaj śniadania też jakieś, więc ocenimy. Wi-Fi jest, także też sprawdzimy. I co więcej potrzeba? Na balkon. Na balkon. Ale podoba mi się, bo jest tak czysto i pachnąco. Mamy balkonik, pan już poleciał. Mhm. Poleciał, dosłownie odjechał. No dobrze, to teraz co? Teraz szukamy jedzenia. Trzeba coś zjeść. Patrz, jesteśmy nad napisem. Catania Living Rooms. Najpierw się trzeba jeszcze napić. No. Także witamy was, słuchajcie. Z Sycylii. Dokładniej z Catanii. Jesteśmy właśnie w takich apartamentach Catania Living Rooms. W pokoju Catania. Mają różne pokoje. Mamy pokój Catania. Oczywiście będziemy też zwiedzać inne miejsca, ale to wiecie, zobaczymy, na co będziemy mieli ochotę. Nie mamy tylu miejscówek do odhaczenia jak w Londynie, więc tutaj bardziej na luzie. Jutrzejszy dzień między innymi taki będzie, dlatego że na jutro nie mamy żadnych planów. Po prostu chcemy sobie pochodzić, usiąść gdzieś na kawę, zjeść coś dobrego, pospacerować i po prostu, wiecie, tak się zorientować tutaj w terenie. I zaplanujemy sobie kolejne atrakcje. Jeśli chodzi o Etnę, to myślę, że zrobimy pojutrze, ale zobaczymy, jak będzie po prostu pogodowo. No i zapraszam was na kolejne vlogi z nami. Cieszę się, że pokoik jest taki czysty. No i oczywiście rezerwowałam przez Booking. Niestety jeszcze mi nie zdążyła wskoczyć zniżka tego Genius drugi poziom, bo tak to by było pewnie jeszcze więcej rabatu, ale zawsze jakiś jest z tego Genius na Bookingu, także fajnie, ręczniczków tutaj rozkładane, ale fajnie. No dobra, ja też bym się napiła czegoś, szczerze mówiąc, komuś wodę. Tutaj można sobie, słuchajcie, wyjść, jest recepcja. Wezmę może kartę, gdyby nam się drzwi zamknęły. I tak, i są jeszcze inne pokoje, także myślę, że ładnie, fajnie. Śniadanie mamy gdzieś w barze na dole, ale tutaj można korzystać z kawy, herbaty. Jest taka mini kuchnia. Naprawdę fajnie, jestem póki co naprawdę pozytywnie zaskoczona. Bardzo czysto, fajnie, przyjemnie. Tam jest, o, pokój Etna tam jest, ale jakie ładne obrazy. Fajnie, polecam na razie. Także my mamy pokój Catania.
to chyba wiadomo, że trzeba zacząć pierwszego dnia od pizzy i to dobrej pizzy, także myślę, że dzisiaj będzie pyszna, włoska pizzunia na kolację. Witamy się z wami już pierwszego dnia oficjalnie. Wczorajsza kolacja była przepyszna. Myślę, że jeszcze wrócimy. Dzisiejsze śniadanie było przepyszne moim zdaniem. Te rogale to było jakieś 100 na 10. Nigdy nie jadłam tak dobrych rogali. Były po prostu tak ciężkie, słuchajcie. Wypełnione po brzegi kremem. Nie tak jak u nas, że tylko wiecie, troszkę dla smaku. Tylko tam było całe wnętrze w kremie. Ja miałam taki zwykły krem, a Kuba miał z... Przejdziemy? To jest walka o życie, słuchajcie, na pasach, chwila przerwy. A Kuba miał z pistacją i ten pistacjowy to dla mnie było jakieś odkrycie. Nigdy nie jadłam takiego dobrego kremu pistacjowego. Także my w ramach śniadania mamy właśnie jakąś taką kartkę. Dostaliśmy na śniadania do kawiarni. Także mamy w cenie kawę i rogala. Myśleliśmy, że się nie najemy. Natomiast ja się na pewno zasłodziłam i w sumie wolę takiego rogalika, niż by miał być mały właśnie bez nadzienia, a to jest taki konkret ciężki. No i jest to kafe Raba, tak? Nie pamiętam. Zostawię wam info w opisie, bo moim zdaniem warto przyjść na kawę, nawet jeśli nie macie, wiecie, śniadania tam, także Włosi jedzą śniadania na słodko, kawa ciacho i wychodzą. Często wypijają po prostu przy ladzie, także mamy takie śniadania w cenie pokoju, aż w cenie, no musieliśmy za to zapłacić. Natomiast idziemy teraz już dalej. Jezus Maria, teraz mnie tu przejadą. I dzisiaj mamy taki dzień po prostu spacerek, zobaczymy gdzie nas po prostu poniesie. Już powoli się tutaj robi ruch, a jest no po 10:00, tutaj jakiś targ. Idziemy? No zobaczymy co mają. No i widzicie, tak będziemy dzisiaj właśnie zwiedzać. Andiamo qua in giro, se mi vedi che arrivano le mozzarelle me lo dici. Hey. Certo. Wyglądają ładnie, co? Jakie wielkie te jedne. Soczek z pomarańczy, jak oceniasz? 10 na 10, pyszny był. Wszystko będziemy 10 na 10 oceniać. Naprawdę był bardzo dobry, no. Myślę, że pomarańcze pani wyciskała przy nas. No ale był taki pomarańcze z mandarynką, no. Taki smak to dla mnie był. Ja mandarynki nie czułem. A ja czułam. Pomarańczowo taki lekko mandarynkowy, słodki, ale też lekko kwaskowy. Musicie spróbować. Akurat trafiliśmy, że jest targ. Właśnie tak się zastanawiałam, czy coś będzie dzisiaj, czy nie, ale... Idziemy dalej eksplorować i pewnie coś dobrego jeszcze dzisiaj zjemy.
słuchajcie, tam obok siebie są dwa kościoły pod wezwaniem świętej Agaty, więc to może być mylące. Także spróbujemy wejść. Warty moim zdaniem 5 euro za bilecik i są takie, powiedziałabym, 2-3 przystanki przed samą górą, więc warto wejść wyżej. My teraz już zeszliśmy na ten niższy, natomiast no, widok był przepiękny, także myślę, że warto sobie wejść i zobaczyć miasto, tak wiecie, z góry. Ja przynajmniej lubię takie punkty widokowe, więc polecam. Słonko świeci, niby kurteczka, ale powiem wam, że już jest ciepło. Dotarliśmy na Stazione Centrale, o ile się nie mylę. Idziemy zobaczyć. Trąbią jak zwykle tutaj. Tutaj wszyscy trąbią, słuchajcie. I to nie tak jak u nas raz, tylko trzymają rękę na klaksonie. Idziemy zobaczyć bilety na autobus na Etnę, bo on odjeżdża jakby raz dziennie, chyba 8 albo po 8 rano. Także trzeba kupić bilet u kierowcy, ale możecie rano się już nie załapać, jeżeli on sprzeda więcej komuś, kto już przyjdzie wcześniej, albo dzień wcześniej, więc idziemy się zorientować. Podobno to jest 6,60 euro na osobę w jedną stronę, nie, w dwie strony. No i podobno lepiej jest kupić dzień wcześniej. My się zastanawiamy, czy wchodzić jutro, czy pojutrze, ale idziemy się zorientować. Może można kupić bilet już na, nie na jutro, tylko na pojutrze. Zobaczymy. Przynajmniej słyszałam, żeby się nie łudzić, że będzie dla was miejsce, wiecie, rano. Może się okazać, że po prostu już kierowca sprzedał dzień wcześniej większość biletów i się nie załapiecie, także idziemy i zobaczymy. Udało nam się znaleźć tutaj, nie wiem czy dobrze pokazuję, AST. Są sprzedawane bilety na te autobusy. One jeżdżą oczywiście w różne miejsca. Natomiast sam powiedział, że mamy przyjść jutro. Także chcieliśmy być sprytni i już mieć bilet. A pan powiedział, że jutro 7:30. Także trzeba być wcześniej. Znaczy i tak planowaliśmy być wcześniej, słuchajcie, ale wieje. Ale nic tu nie będzie słychać. Tam idziemy. Jeżdża tylko raz i wraca też tylko raz, chyba o 16:30, tak? Więc jak się nie wyrobicie, to nocujecie na Etnie w jakimś schronisku turystycznym. Natomiast tak, 7:30 po bilety. One są od razu w dwie strony, a 8:15 odjazd. I tak jak widzicie, tutaj jest dworzec, a tutaj są te autobusy, więc
już przynajmniej wiemy, gdzie iść. Dodam ten punkt w ogóle do mapki, bo trochę się nachodziliśmy tutaj w kółko, żeby to znaleźć, ale się udało. Z jakiegoś bloga znalazłam mapkę i trafiliśmy. No już słuchajcie, po naszej sieście wychodzimy. Tutaj stara winda, którą chcieliśmy się przejechać, ale trochę strach. Także siesta była, popołudniowa drzemka, bardzo przyjemna, ale taki też jest ten wyjazd. Raczej na tym wyjeździe mamy taki tryb slow. I teraz jest 18:30 i zmierzamy, tak wiecie, żeby już coś zjeść na kolację, bo jutro musimy wstać. Po 7:00 trzeba już wyjść, więc ja pewnie wstanę po 6:00 i idziemy na metro, słuchajcie. Tak, na Sycylii jest metro. Jedna linia, tak? Chyba z tego, co się orientuję. Więc można kawałek gdzieś podjechać, ale jest. Także ta informacja mnie całkiem zdziwiła, powiem szczerze, jak wyczytałam. Jeździ co prawda do 20:30. Ogólnie metro jest. Także fajnie, natomiast nie jest to jakaś daleka trasa, ale zawsze coś tam podjedziemy w tą stronę, bo jak będziemy wracać, to może już, wiecie, nie działać, także idziemy, zobaczymy. Euro po prostu, 90 minut. Tak, tylko to widzę, można wybrać. No dobrze, kochani, my już jesteśmy w pokoju po kolacji, obejrzeliśmy sobie jeszcze Azję Express. Miał być dzisiaj wolniejszy, spokojniejszy dzień, a już pokazuje ponad 22 tysiące kroków, 16 kilometrów. Także nastukaliśmy trochę tych kroków, ale właśnie rano poszliśmy się przejść, wiecie, zrobiliśmy sobie taki spacer po prostu po mieście, po Katanii. Potem weszliśmy na tą kopułę kościoła świętej Agaty, poszliśmy sobie na kawkę, zjedliśmy taką pizzę powiedzmy na obiad i na siestę wróciliśmy do pokoju. Potem znowu pochodziliśmy i kolacja, także trochę dzisiaj już miasta zobaczyliśmy. No powiem wam, że ja mam takie pierwsze odczucia, że ja widzę różnicę między Sycylią a Włochami, ale nie chcę jeszcze tak mówić na pewno, bo wiecie, dopiero jesteśmy w Katanii, jeszcze zobaczymy inne miasta, Palermo, myślę, że planujemy też na dniach pojechać do Taorminy, więc nie chcę już mówić od razu. Ale no jest tak, że Sycylijczycy bardzo często określają się właśnie, że są Sycylijczykami. Nie do końca gdzieś tam się tak mocno identyfikują i tak wiecie, oddzielają swoją kulturę czy zwyczaje tak, od takich typowych Włoch. Mają oczywiście też swoje inne potrawy. No powiem wam, że te rogale rano mnie pozytywnie zaskoczyły. One w ogóle mają swoją nazwę, więc może wam gdzieś tutaj napiszę. I są tak solidnie wypełnione tym kremem. Nie wiem jak się uda jutro rano, dlatego że to jest od 7:00, a my już o 7:00 musimy, 7:30 być w tym punkcie biletowym, także zobaczymy, czy uda nam się zjeść to śniadanie, jak to oni nazywają. Mamy tam po prostu przydzieloną kawę i coś słodkiego albo coś tam, wiecie, z tych rzeczy. Natomiast to nie jest takie śniadanie, jakbyśmy
myśleli gdzieś, wiecie, u nas w hotelach. No chyba, że jesteście gdzieś w jakimś, wiecie, hotelu, gdzie serwują takie śniadanie bufetowe. Wydaje mi się, że coś w tym stylu może będziemy mieli w Palermo, ale jeszcze nie wiem. Nie pamiętam, jak to tam wygląda, także spróbujemy rano wypić tą kawkę i zjeść jeszcze rogala. Może wezmę sobie właśnie z tą pistacją, bo to było rewelacyjne. To była po prostu pistacjowa Nutella, takie orzechowe, wiecie, no przepyszne. Musicie spróbować, jak będziecie. Natomiast no tutaj mają, jakby wiecie, też swoją kuchnię. Na przykład mówi się, że nie je się carbonary na Sycylii, bo po prostu Sycylijczycy nie do końca umieją w carbonarę, podobno. Lepiej ją zjeść w Rzymie, gdzie właśnie stamtąd ona pochodzi, z tamtego regionu. Tam raczej trafimy na lepszą. Nie mówię, że tutaj jest zła i że wszędzie nie potrafią jej zrobić, natomiast no tak się mówi, że raczej tutaj się je takie inne potrawy, także słuchajcie, dzisiaj taki pierwszy dzień zapoznawczy. Fajnie, że w sumie było takie luźniejsze tempo, 22 tysiące kroków. Ale wiecie, no że nie mieliśmy jakiegoś takiego, nie wiem, zwiedzania. Ja mam trochę taki szok zmiany trybu zwiedzania. Z intensywnego Londynu do takiego właśnie Dolce Vita, Sycylia, włoski klimat bardziej, właśnie się nie spieszą, oni bardzo często nie mówią po angielsku. Wczoraj tutaj z panem ciężko nam się było, czy może nie ciężko dogadać, bo co nieco rozumiał, natomiast no z angielskim u nich bardzo ciężko. Dzisiaj w tej kawiarni, na tym śniadaniu, tylko jeden pan z obsługi umiał po angielsku i wszyscy go wołali, żeby z nami się dogadał, więc tutaj jest inne życie, tu inaczej się żyje. Włosi są, wiecie, im się nie spieszy. Im się nie spieszy, poczekacie, to coś zrobią, natomiast na drogach to jest inna sprawa. Tam im się zawsze spieszy i mam wrażenie, że dzisiaj chyba z 10 razy by nas przejechali. Po prostu trzeba mieć oczy dookoła głowy. Po pasach przejeżdżają, nawet jak macie zielone światło, to jest po prostu nieważne. Także niby, wiecie, z szybkiego miasta do takiego innego trybu zwiedzania. Bardziej właśnie taki letni klimat niż zwiedzanie dużego miasta, ale myślę, że się przestawię, wiecie, pierwszy dzień wyjazdu tak naprawdę pełny, także zobaczymy, jak będzie w kolejnych miastach, które będę Wam polecać, które mi się bardziej, które mniej spodobają, zobaczymy. Na razie jestem pozytywnie zaskoczona tym, jak pięknie tutaj jest, jeśli chodzi o różnego rodzaju, wiecie, zieleń, no tą taką roślinność. No i jutro zabieramy Was na Etnę, jestem bardzo ciekawa tego. Podobno jest ciężko, ale zobaczymy, jak będzie. Ja najbardziej boję się tego, czy my się ubierzemy dobrze do pogody, bo tutaj może być ciepło, a u góry na Etnie, jak raz patrzyłam, to były 4 stopnie, więc wiecie, ta zmiana temperatury jednak jest, więc nie wiem, jaka jest temperatura w punkcie, do którego można dojść. Wiecie, muszę to jeszcze zweryfikować, natomiast już sobie uszykowaliśmy ubrania. Rano wyruszamy, także ja się z Wami żegnam. Jeśli podobał Wam się ten vlog, to zostawcie kciuka w górę. Subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco. Możecie też wcisnąć dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o kolejnych vlogach. Mam nadzieję, że trochę uda mi się Wam pokazać no tego, co my zobaczymy na Sycylii. Wiadomo, że całej wyspy nie zwiedzimy. Jest to największa wyspa Morza Śródziemnego i bardzo często mówi się, że największy błąd, jaki możecie zrobić, to chcieć zwiedzić ją w tydzień. Dlatego, że po prostu jest tutaj tyle do zobaczenia, że raczej poleca się tutaj po prostu wracać. I my postanowiliśmy zwiedzić i Catanię, i Palermo, dlatego że tutaj mieliśmy lot, do Palermo chcieliśmy pojechać i ja na pewno chciałam zobaczyć Taorminę, więc tego możecie się w naszych vlogach spodziewać, ale co jeszcze po drodze nam wyskoczy, to zobaczymy, bo tutaj z Catanii są dobre połączenia. Autobusem można wszędzie tak naprawdę dojechać. Mieliśmy wynajmować samochód, zrezygnowaliśmy z tego, bo właśnie zobaczyliśmy, że są dobre połączenia autobusem, więc stwierdziliśmy, że może nie będzie nam aż tak potrzebny, a jeżeli kiedyś wrócimy, no to wtedy można zobaczyć takie miejsca właśnie, do których raczej trzeba dojechać samochodem. Także dobra, ja nie przedłużam, żegnam się z Wami. Widzimy się już niedługo, mam nadzieję, w kolejnym fajnym vlogu z Sycylii. Do zobaczenia, buziaki, pa!